Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście znowu i zapraszam na kolejny odcinek Fear 3. Obecnie znajdujemy się w miejscu, gdzie Fetel oraz Pointman spędzili swoje dzieciństwo. Byli tutaj poddawani eksperymentom przez Harlama Wade'a i teraz musimy zniszczyć nasze... Odejdź do jasnej cholery! Nie dam ci buzi! No... I zapamiętaj to sobie. Teraz musimy odnaleźć strzępki naszych wspomnień i zniszczyć je. Ten gościu... Wyluzuj porty. Dobra, to jest nowe miejsce. Jeszcze. This is the room that made me a killer. Wejdź do królestwa Harlama Wade'a. Harlana, nie Harlama. Tylko gdzie jest to królestwo? Ej, nie. Tak więc, gdzie jest to królestwo? Jakby nie patrzeć, jesteśmy w jego królestwie. Gdzie my możemy się jeszcze udać? Może jakaś mała wskazówka? Tam jest. Spadaj. Keep going. He cannot. He tried to break away from me. We must put the past in its place. Wow. It is all that holds us back from reaching Mother. Bardzo fajnie to wygląda. Tylko szkoda, że te kłęby dymu się nie przemieszczają. What the hell? O-o! Ała! Zabójca, no! Okej, czyli dzisiaj kończymy już naszą przygodę z tą grą. No pokaż mi siły, pokaż. We must put the past in its place. It is all that holds us back from reaching Mother. Na szczęście tutaj mamy jakieś karabiny, tak więc ewentualnie będziemy mieli się bronić. Dlaczego on mnie zabija jednym uderzeniem? Dobra. Gadkę. Aha. Płonąłem. We must put the past in
Chowanie się za tym kamieniem chyba nie zdaje egzaminu. No, pisiu, pisiu. Płonę. Nie żyję. Co mi się wydaje, że z tego ten odcinek będzie się właśnie składał. Z porażek. Zastanawia mnie to, czy ja powinienem uderzać... ...ten świecący punkt tam. Okej, udało się. Nie wiem, jakim cudem. Dobra, teraz oni wyskoczą i mnie po prostu załatwią. No. Okej, zapisywanie. Pokaż kotku, co masz w środku. Nie! Nie o to mi chodziło. O! To na tobie nie robi wrażenia, prawda? Błagam, niech tutaj ktoś miał karabin. Dziękuję. Znowu wylazł. Tak przynajmniej będzie łatwiej celować. O jak głupi. I jeszcze przeładowałem bezsensownie. Tam pojawił się napis zrań olbrzymią dziwkę. Oj nie, wy mnie moi drodzy nie pokonacie. Dobra, na początku będzie zionął, tak? Albo i nie. Pięknie. Genialnie. O, ale naszywa morda. Harlan Wayne. My children, Alma,
You were to be my legacy, but you are all monsters. Jakim cudem ty żyjesz? Ty zginąłeś. Jeśli dobrze pamiętam. Dziękuję. Co będzie? Ja będę miał wybór. O. I suggest again that you consider all options, brother. We can become unstoppable. We want to consume the body. Join me. O. Boże, czy ty tam masz 10 raczki? What are you doing? This family never meant anything to you. Are you going to continue to follow the orders of that woman or stay true to your own blood? I'm waiting for this moment, brother. I promise you, it won't be so easy the second time. Czyli gdyby rozgrywka odbywała się w koopie, to na podstawie tych wszystkich współczynników zależałoby zakończenie tej rozgrywki całej. Przynajmniej takie odniosłem wrażenie po tym, co widziałem właśnie na ekranie. Kurczę, aż chętnie bym tą teorię sprawdził. It never had to be like this, brother. We could have been like gods. Zabij. Strzel. Zabij. Nie zachwycaj się bachorem, tylko zabij. Zakończenie zaskakujące. Bardziej spodziewałem się tego, że Pointman po prostu zastrzeli Almę. A tym bardziej Bachora, który się urodził. Przecież to jest dziecko z piekła rodem. No ale cóż. W ten oto sposób kończy się nasza wspólna przygoda w Fear 3.
tutaj trzeba przyznać, że dość krótka przygoda. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ tą część oceniam najsłabiej ze wszystkich. Ta muzyka mnie rozprasza. Ze wszystkich trzech części film. Owszem, było. Rozprasza mnie, bo zaczynamy słuchać muzyki zamiast mówić. Zbierz myśli, człowieku. Łączenie historii z pierwszej i drugiej części jak najbardziej na plus. Bardzo fajnie to wyszło. Zaskakujące z jednej strony, z drugiej strony odrobina właśnie rozczarowujące na końcu. Ale ta część gier nie ma nic wspólnego z pierwszą i drugą częścią gry. Pierwsza część kładła nacisk na... Powiedziałbym na takie wprowadzenie w całą historię, zresztą każda pierwsza część gry jest pewnym wprowadzeniem w historię, ale było tam bardzo ładnie finansowane strach i sama rozgrywka, samo strzelanie. W drugiej części było przeważą strach, w tej części było tylko strzelanie. Niestety to był zwykły shooter, który w pierwszy sposób próbował nawiązać do konwencji gier firm. Jedyne co się zgadza to historia i nazwa tak naprawdę. Prawdziwego Fira nic tutaj nie zostało. Może jest to kwestia właśnie wykonania gry, a może jest to po prostu to, że ja się odpłodniłem na to, co ta gra ma do zaoferowania, chociaż wątpię. W pierwszej części jako tak osiągałem, w drugiej części pamiętam, że trwałem w gracie, w tej części na cóż. Trałem tylko strzelali, albo było za dużo przeciwników. Na to też warto zwrócić uwagę, ponieważ w niektórych momentach rozgrywka była łatwa, czasami za łatwa. A w niektórych momentach było piekielnie trudna, jak na przykład masa płonących szczurów, która wyskakuje ze ścian dla was. Po prostu makabra. Dziwne zfinansowanie poziomu trudności. Nie wyobrażam sobie grać w tą grę na najwyższym poziomie, to było po prostu piekło. Jeszcze powiedzieć o tej grze. Na pewno na plus jest również grafika, która jak najbardziej została tutaj poprawiona, zresztą nie ma się co dziwić. Odstęp czasowy między drugą a trzecią częścią, no nie powiem tak, bo nie chcę kłamać, ale zawsze wiadomo, nie zawsze. Przeważnie jest tak, że kolejne części są lepsze graficznie jakiejś gry. Tutaj ta zasada się potwierdziła, na szczęście, przynajmniej było na co popatrzeć. Jeśli chodzi o dźwiękowienie, to jedynie co pamiętam, to ta karabinu maszynowego. Tak naprawdę tylko tyle. Przynajmniej muzyka w outro jest bardzo fajna. Ale co? Outro dokończy ten odcinek. Oczywiście zawsze wszystko podsumuję. W specjalnym odcinku nie będzie ten odcinek pozytywny. To nie na zasadzie takiej, że tak już się nastawiłem, że tak po prostu chcę zrobić. Nie, po prostu tak jest. O tej grze tak naprawdę nic pozytywnego, prócz paru aspektów, powiedzieć nie mogę, a te parę aspektów nie zmieni mojego zdania na temat całej tej produkcji, tak więc ja się z wami żegnam, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie, zostawiam was z napisami końcowymi i do usłyszenia w odcinku specjalnym. Trzymajcie się, na razie.
Ha!